Dzień dobry. Dzień dobry. Zastałem męża? Nie mam męża. Bercik. No Bercik, ale ja nie mam męża. Bercik, chłopie, nie pozdrowasz? No! A niech mnie kule biją! A niech mnie kule biją! Wiem kto! Wujek Achim Dortmundu! Tak to, Bercik! Teraz jak poznam. Dzień dobry. Ale ja nie mam męża. O, wybacz, chłopie. Myślałem, że to nie ty, ino twoja żona. Wzrok mam już całkiem do niczego. Zapomniałem, że ty taki kurdupel. Wiesz? On jest całkiem taki jak jego tata. A mój brat. Nigdy nie mogłem go odróżnić od taboreta. Achim. A, dobrze, dobrze. Bercik, poznaj. Hilda, moja trzecia żona. Witam, Hubert Dworniok. Jak się pani dobrze przyjrzy, to idzie mnie odróżnić od taboreta, no. Wchodźcie do środka, ściągnijcie mantle. Proszę bardzo. Jak nakazuje starośląsko tradycjo, piwem i paluszkami. No. Ujku, co się to stało, żeście naraz z Rajchu przyjechali? A. Wiesz, nie można siedzieć całe życie w jednym miejscu. Dortmund i Dortmund, mam już dość. To się myślałem. Padna. Odwiedzę stary dobry hajbat. Oj, Hilda odwiedzi. Nie? A to ona stąd jest? Tak, tak, ja jestem z Gliwic. Hilda. Ona jest z Gliwic. Wyjechała 20 lat temu. Ale Bercik, słyszałem, że mąż żona. No, no. Oj, tu się bardzo gdzieś... dobre te paluszki. Ja was wyceluję tu. Wybacz, ślepym jest całkiem. No to Kajda twoja żona. No, nie ma, będzie po południu. Słuchaj. Ida. No dobrze, dobrze. Już idę. Czy mogę do kuchni? Ale po co do kuchni? Przecież... Niech idzie. Bier piwo, idź. Kuchnia w sam roz dla baby. No, a to... Fajna to twoja baba? Ma na czym siedzieć? Oj, mo. To grunt. Tako tradycja. U Dworniaków baba musi zawsze mieć na czym siedzieć. Ta moja to nie ma za bardzo. No ale co? To już trzecia. Żebyś ty widział dwie. Poprzednie! A teraz coraz trudniej o ten towar. Niby baba, a całkiem jak nie baba. Ujku, w tym macie tradycji, to ja tu robię wszystko, co idzie. A wiesz... Ja chętnie bym poznał twoja żonę. A może ja by tak padł? O 14, co? Po obiedzie. Na obiad już im jest zaproszony, ale po obiedzie. O, obejrza twoja baba, a potem wykonimy je do kuchni, a sami popijemy, pogodomy, co? Andzia do kuchni? A gdzie? A nie, no, miejsce baby jest w kuchni. I no, ja nie jest pewny, czy ona będzie po południu. Jak to? Nie jesteś pewny? Ty nie jesteś pewny, kaj twoja baba będzie po południu? To czyja to baba? Twoja? Czy sąsiada? Joachim? Nie chodź! Raz! Ojku, ale ja nie wiem, czy to... To tak ty dbasz o tradycję, o ród Dworniaków, to ty nie wiesz, że twoja... A kaj ona teraz jest, co? No nie wiem. Nie wiesz, nie? A, nie wiem, wiem! Ja ją wyciepnął z chałupy, teraz mi się przypomniało, tak, że ją chycił i prasknął ją, wywalił, że ją. O, dlatego ją nie ma. A za co? Jajecznica mi przypoliła. Przypoliła mi jajecznica. Umiecie się to wyobrazić? Mnie, Dworniokowi, mnie!
Jajecznica przypolić, a ja ją tak łap za kudłego dom. A ty belepe to pieroisko, a ty hacharzyca jedna. Komuś ty przypoli jajecznica? Dworniokowi? Niech ona wie, co się dzieje z babą, kiedy dworniokowi przypoli jajecznica. I na pyspio, tak? Na pyspach. Tak, że ją wyciął za kudły po telefon, że ją potem dźwignął do góry i ręb ze schodu. Tak, że ją walnął i koniec. Ej, Bercik. Nie, Bercik. Nie możesz być aż taki brutalny. Nie możesz. Z babą trzeba też czasami po dobroci. Hilda! Tak? Idziemy. Wrócimy nazad o 14. Bercik, pozwolisz tej swojej starej wrócić na 14, co? O nie wiem, bo ja jestem jeszcze znerwowany. Aj, odpuść, na moja cześć, że się dwa dworniki spotkały, no, zgoda? Zgoda, no to... No, to do 14. No to, cześć. No do 14, no, Cześć, Bercik. A, cześć. Hopie, jakie mam problemy. Wchodźcie w kuchni, powiem ci w kuchni. No ale co ty, Bercik? Jakby do mnie przyjechał stryjo, to ja bym się cieszył. Nie ma to tamto. Ale to jest kompletny wariat, rozumiesz? Ty wiesz, jak on traktuje swoja żona? Eś, no trudno. Był, poszedł i spokój. No właśnie, że nie spokój. On tu przyjdzie o 8:00. I jak on obejrzy, że ja mam z Andziem takie stosunki... Wiesz, partnerskie. A jak myślisz? A może by się Andzia zgodziła, co? Żeby tak poudowała troszeczkę kura domowo. Zgodziłaby się? Nie wiem. Pogadaj z nią. Jak będzie miała dobry humor, to może się jej zgodzi. Cześć, moja kochana pszczółeczko. Witaj, ty antychryście jeden. Co się stało? No i do igru żeś się. Już nawet ksiądz do nas nie przyjdzie na kolędę. Powiedział, że jest psychopata i antychryst. Wiesz, ja też tego księdza coś nie umiał polubić. Czy on nie jest przypadkiem z Sosnowca? Wiesz co? Ty wstydu nie możesz. Ale... Nie przejmuj się. Przejdzie, jak każdej babie. To i przejdzie, co przejdzie? Ja ją miał tu tresować przy ujku. Co? Tresować? Bercik, czy ty czasem nie przesadzasz? Ty nic nie rozumiesz. Andzio! No to sprawa jest taka, że przyjechał ujek Achim z Niemiec. Ten psychopata z Dortmundu. Nie musisz o całej mojej rodzinie gadać psychopaty. Nie muszę, ale mogę. Jeśli ktoś wykończył dwie żony i jest w trakcie wykańczania trzeci, to jest psychopata. No zaraz wykończył. Ogólnie były słabego zdrowia. No ale wiesz, przyjechał do nas, pobydzie troszeczkę, poznasz jego żona, prześpią się tu. Aha, to ja w takim razie idę do Krysi na klach i ja się u niej prześpię, będziecie mieli więcej miejsca do spania. Proszę cię, zostań tu. A czemu? No bo on cię bardzo chce poznać, wiesz no, rodzina, a ja mu obiecał. No dobrze. Zostaniesz? Ja. Ty się fajno działo. Jak ja cię kocham. I patrz, zrobimy tak. Słuchaj, ujek tu wyjdzie, stoi, no patrz. Ujek będzie siedział, dajmy na to tu, a ty przyjdziesz, siadasz tu, krok sprężysty, tak? Nogi tu, ręce tu, prosto w krzyżu i tak se chwilkę posiedzisz, ale nie za długo, bo po tym to ja cię gonia do kuchni. Co? Cię gonia do kuchni. Ty co ty tam beblosz pod nosem? Wygonia cię, ale i na troszeczkę, tak, tak. Co? No i ogólnie będę taki troszeczkę bardziej ostry niż zawsze. Potresuję cię troszeczkę, ale tak... Troszeczkę i no, co? Tak, no tak, tak wyda tam. Ty nie chcesz tresować. Ty chcesz mnie tresować, ja? Ale no to co no? I ja ci dom potresować! Kto tam drzwi zostawił zamknięte? Wiedziałach!
Wiedziałam, ten psychopata nagodził mu głupot i on chce postępować tak jak on. Ale Andzia, patrzę, co ja się tu... Cicho być, żeby się przez ciebie spociła, teraz muszę wziąć prysznic. To była kara boska, Pan Bóg cię skarł. Idę pod prysznic. Och, ty tyle znasz, że krasnali jedno. Idźmy. Ała. Mać, przyłóż ten lód. Ale, dzięki Zbyszek, ty jest prawdziwy kolega. Ujujuj. Ale co ci odbiło? Nie widziałeś, drzwi mi odbiły, nie? Ty, Bercik, ale ty nie przesadzasz? No co ty z tym stryjem? Przyjechał, to pojedzie. Co ty się nim tak przejmujesz? Bo szczerze, ja się go troszkę boję. Ty? Ty, czołgista, boisz się jakiegoś stryja? Bo on mi tatusia przypomina. Masz, to przyłóż. Trzymaj. No. Andzi się nie boisz? Co? Stryja pojedzie, a Andzia zostanie, nie ma to tamto. Andzi się boję, tak. Ja się boję, Andzi. No tak. Tak, po prawdzie to może racją. Ale Andzia mi też troszkę tatusia przypomina. Boże, co to będzie za gańba? Co to będzie za gańba, jak ja do niej będę godął, a ona mnie nie będzie słuchać. Wstyd, wstyd na całe Katowice. A nie taki wstyd, no. No i poszła. Ja nie wiem, co to będzie. Kompletna katastrofa. Obiecałem ujkowi, że Andzia będzie, że ją zmusza, żeby była. A tu może. Ty zaraz, Becik. No czekaj, ale jak ten twój stryjo taki ślepy, to może nie zauważy, że jej nie ma. No. A może to jest dobry pomysł? Czekaj. Co? Będziemy udawali, że tu jest Andzia? Taki bryć z dziadkiem? Zbyszek, tyś jest moim przyjacielem, tak? No jestem, no i to, co? To mogę cię o coś prosić. Zawsze może. Zbyszek. Co? O nie, nigdy w życiu. Nie zgadzam się, nie. Kolega z wojska cię prosi. Nie, i żaden kolega z wojska. Nie. Ale czemu nie? Bo nie będę z siebie robił idioty. No, Zbysiu. Ale żeśmy myśli. No właśnie. Nie, no to jakiś kompletny idiotyzm. Nie marudź i no właśnie. Nie, ja nie wiem, jak ja mogłem się dać namówić? Chyba byłem pijany, no. Będzie dobrze, godą ci, wyjdzie dobrze. Ujek nic nie pozna, bo ślepy jak kret, a ta jego baba też nie piśnie, bo się boi. Dobrze, pięknie wyglądasz, ty. Dawam ci słowo, że jakbych cię spotkał 10 lat temu, to by się z tobą ożenił, a nie z Andzią. Becik, no i co z tego, że ja wyglądam może jak baba, skoro i tak się nie wczuję nigdy w rolę? Zabrzydzią, piwo pana teraz! Co? A. Jak ty mnie w ogóle traktujesz? Zapamiętaj sobie, na kobietę się nie krzyczy. Wywalczyłyśmy to sobie. No i jak, dobrze? No bardzo dobrze. Widzisz, już się wczuł. I no wiesz co, ty nie możesz być taką babą wyemancypowaną z Warszawy. Ty możesz być taką cicho, pokorno służącą ślązoczka. Rozumiesz? Taką cip, rozumiesz? To znaczy? Piwo pod gras! Jarunie, ujek, a my jeszcze nie potrenowali, no co zrobić? No co, jedź, otwórz drzwi, nie bój się, dobra. Damy sobie radę. Pokój temu domowi. Rany boskie, ksiądz, miało księdza nie być. No cóż, przecież wszyscy jesteśmy chrześcijanami, no nie? Uwierzyłem twojej żonie, Bercik. Ostatni raz jej uwierzyłem. Ona dzisiaj przez pół godziny klarowała mi, że się zmieniłeś. No co, można iść dalej? Nie, dzisiaj wykluczone. No cóż, widocznie twoja żona nie miała racji. Wychodzimy. Nie, no czekajcie, proszę księdza. A ma ksiądz dobry wzrok? No nie za bardzo. Zaraz. Moje okulary gdzieś się zadziały. A o co chodzi? Ale tak w ogóle ksiądz coś widzi, tak? No, niewiele, ale prowadzą mnie moi chłopcy. To dobrze. Zrobimy test. Co takiego? No nie ksiądz wchodzi do dużego pokoju. Zaraz się okaże, no. Zbyszek. Co? Idzie tu ksiądz udowy Andzia. No rozumiesz, jak on cię nie poznał, to ujek też nie. Ale... Proszę bardzo, ksiądz, no moja żona Andzia, nie?
Jezu Chryste. No nie, no mówiłem, to nie ma sensu. Ja jestem Zbyszek, a nie żadna Andzia. Andzia, że jest. Bercik, daj spokój. Po prostu ja księdzu wytłumaczę. Otóż proszę księdza, Bercik i ja... Dziękuję, już wszystko rozumiem. Ale to jest doprawdy Andzia, no. Bercik, cicho. Po prostu Bercik i ja... No cóż, przecież ja widzę, co Bercik i pan... No cóż, synu, synu... Starczasz się coraz niżej. No cóż... Będę musiał się za ciebie pomodlić. Ale nie jestem pewien, czy to coś da. Chłopcy, w prawo zwrot, wychodzimy. Żegnam. No i masz, to twoje pomysły. Powiedziałeś ci, że on jest sosnowca, a tam ludzie nie mają takiego poczucia humoru. Zresztą, może on miał lepszy wzrok jak Ujek. On cię poznał, ale Ujek nie poznał. Ale musimy ćwiczyć. Zaczynamy. Dawaj, no. Bercik. Idź, no. Taki wstyd. Co idź, no. Przenieś po piwie, bo się zdenerwowałem. No, od czegoś trzeba zacząć. Taki wstyd. Andzia. Już jest 14. U nas w rodzinie wszyscy byli zawsze punktualni. Bierz szmata i wycieraj. Bercik, ale czy to jest konieczne? No tłumaczyłeś ci, że cały wieczór możesz być kimś w rodzaju niewolnika, nie? I możesz wykonywać wszystkie moje... Zresztą przećwiczyli mi to. Możesz. No daj spokój. Tylko nie cały wieczór, bo się wnerwię. Ty, a może ja ją zabiorę z sobą gdzieś do koleżanki? Na likier i na plotki, co? Ty tu masz koleżanki. Mam koleżanki. Tak na niby, no. Nie będę przecież przez cały wieczór udawał, że jestem baba. Zaproszę ją do pubu i cześć. No, przecież muszę ją jakoś przekonać, żeby cię nie wydała przed wujkiem, nie? No może i racja. Już są, no już, wycieraj, wycieraj. No. Ina! Punktualnie 14. Witam, dzień dobry. No, u nas w rodzinie wszyscy punktualni. A Kaj twoja żona jeszcze nie wróciła? Nie no, wróciła. Podłoga wycierą. Co? Do tej pory nie zdążyła, to co ona? Leniwo, tak? Hilda dostaje 15 minut na umycie podłogi, jak nie zdąży, to szczoteczką do zębów jak w wojsku. I co? Szczęśliwo. No co, Hilda, powiedz. Jesteś szczęśliwo? Jestem, Achim. No! Nie, ale moja już raz umyła podłoga. Nie, może po tym, że Hikozą myć jeszcze raz. A jak skończyła, to zajrzę Hikozą, bo nie lubię, jak kobieta nie ma zajęcia. Kobieta musi cały czas być. Ona się rano budzi i już myje podłoga. Jak kobieta nie myje, to jej wątroba gnije. O, to lubię! Co dworniak, to dworniak. No, ale... No, nie przywita się ona z nami, twoja żona? Nie. A dlaczego? Bożek jeszcze jej nie pozwolił. A to pozwól jej, pozwól jej. Chętnie poznam. Uważajcie. Andzia, powstań! Powstań! Do przywitania z ojkiem, biegnie marsz! To, witam! Witam cię! Witam cię, moja droga! Witam! No co, nic nie powiesz, nic? Nic nie powie, Bożek jej jeszcze też nie pozwolił. Teraz i dopiero pozwala. Uważaj, Andzia. Możesz powiedzieć dwa słowa. Jakby dumczy, to będzie kara. Dwa i nie więcej, i nie głośno. Po cichu możesz powiedzieć, bo nie lubię ujku, jak baba wrzeszczy. No, proszę bardzo. Dzień dobry! Dzień dobry! No. Dzień dobry! Teraz jest w porządku. Proszę do środka. Ujku, tu macie stołek, się trochę tak zęknijcie. O! No! A ty co? O, właśnie. Moja tak samo. Moja, jak jej, to w ustępie na sedesie. Ale tak normalnie, bo jak dzisiaj są goście, nie chcę z jej w kuchni. W końcu święto to święto, nie? Słyszysz, Hilda? Co dworniak, to dworniak! No, właśnie, uważajcie. Andzia, co z tym piwem? Skokaj mi tu jak kangur. Raz, raz, raz. Przepraszam. Widzieliście? Tu macie piwo. No, co ty tu robisz? Już cię nie ma. Do kuchni. Poszł! Poszła! Ojku, a może byście się tak gorzołki napili? Gorzołki? No, pewnie! No właśnie. Andzia, gorzoła podać. Raz, 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 raz. Będę
No. Dobro Polsko, Gorzołka. No ale Gorzoła tu macie. Czekajcie, tu się weźcie. O, tu macie, no to zdrowie. Smakowało? Poczytajcie się na kartoflach. No. No, Bercik, powiem ci, żeś mi dzisiaj trochę zaimponował. Ty wiesz, jacy dzisiaj są faceci. Całkiem, kompletnie bez jaj. Macie rację. O, ja to twoja trzymam krótko. Ty wiesz, że ona nawet boi się wejrzeć na innego faceta. Od 5 lat nie była sama poza domem. O, parę razy wejrzała. Ale potem tak oberwana, że zresztą... Co ci będę gadał? Mocie tu napijcie się jednego sznapsa, to będziecie mądrzej gadać. A. To nie jest sztuka tak kobieta wychować. Nie jest sztuka? Nie no, ją na przykład moja wypuszczą. A ale ona wie, że z własnej woli na innego faceta nie wejrzy. Poważnie, zresztą, co bym by nagadał. Andzia! Andzia! Już idę, idę! Prędko mi tu ruchy, raz. Przyznaj się, ino ujkowi, czy ty czasami patrzysz na innego faceta? Ja? Nie, nigdy! Jak słowo honoru, nigdy! Faceci w ogóle mnie nie interesują. A. Nawet w szkole, nawet w wojsku, nic. Ty byłaś w wojsku? Ano pewnie, w czołgach, nie ma to tamto. Ty, ja cię bardzo proszę, ty już więcej nic, Andzia, nie godaj. I no idź do kuchni, idź do kuchni. A to, co ona robiła w czołgach? No ja to co? Podłogi myła. Nawet w czołgu myła podłogi. Tak o wytresowano. Ciekawe. No to... Zdrowie. Ujku, a może by my tym naszym babom zrobili dzisiaj gwiazdka, niech się idą na likier, co? A dokąd? No, do koleżanki, one tam mają jakieś swoje sprawy, na ploteczki, tam klachy po śląsku się to godą, nie po naszemu. Niech sobie idą, po co, no mają w domu powietrze psuć. A poza tym ja się troszkę boję, że jak wypija, to ja po tym jest za agresywny i jak mi się baba napatoczy pod rynka, to... Dobra, idę! Masz iść z Andzią na linkiem. Zrozumiano? Ja wolę, Achim. Tylko mi wrócić za godzinę. Tak, kochanie. No. Słucham mnie. I wierno jak szarik. Bercik. Przesadziliśmy. Wczoraj... Oj! Przesadzili. Przesadzili. Hilda! Hilda! Nie ryczcie tak. Hilda! Ja wróciła? A twoja? No, też chyba nie, jak ją nie ma, nie? No to koniec. Koniec! Ona już nie żyje. Koniec! Raz baba puścić, no! Wełgę się przewrócą. Czekajcie, ja odbiera telefon. O Jezu, Jezu. Pobał. Już. Halo? Hilda? No jest twój mąż. No pewnie, że go mogę prosić. Dobra. Chodźcie tu. Hilda. Hilda? No czekaj. Już ja cię dopadnę. No czekaj. Raz baba wypuścić. No czekaj. Gdzie Kaś ty jest, cholero, co? Co? W jakiej zaś Warszawie? Co? Halo? A! Co się stało? Ona powiedziała, nie, ja w to nie wierzę. Nie, no co? Ona powiedziała, że mnie zostawia. To przesadziła. Gorzej, ona powiedziała, że zamieszka w Warszawie z twoją żoną. Z moją żoną? One po prostu od nas uciekły. Pojechały nocnym pociągiem. To się nie ma co dziwić. Nie ma się co dziwić? Jak się kobiecie przez 5 lat nie pozwala patrzeć na innego faceta, to się nie ma co dziwić po tym, że
podrywo cudze żony. Na Górnym Śląsku całymi dniami bieli hanysy się z korolami. Z Pyska szło poznać, kery jest kery. Bez to się prali jak Indianery. Normalne tu były łomoty i trzaski, lamenty, przekleństwa, skomlenia i wrzaski. Aż w końcu Pan Bóg te larmo usłyszał, poważnie się wnerwił i wszystkich wymieszał. Teraz już wszędzie, w kościele i w szkole, są i hanysy i są korole. Jedni chcą drugim się przypodobać, bo hanys chce mówić, a gorol chce godać.